Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do niektórych, co ufali, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. To święty Paweł. W Rzymie kończy bieg swego życia w więzieniu przed wykonaniem wyroku śmierci przez ścięcie. Ale wcześniej dotarł aż do krańców świata, bo w ówczesnym basenie Morza Śródziemnego, w Imperium Rzymskim. Koniec świata to były tak zwane słupy Herkulesa, które stały tam, gdzie dzisiaj mamy Gibraltar. Ocean, koniec świata. Dalej nikt już wówczas nie znał świata. I wielki zapał misyjny świętego Pawła zapala wielu innych misjonarzy, którzy chcą iść dalej. Czują wewnętrzną potrzebę, tą biedę ludzi, którzy nie znają jeszcze Jezusa, nie znają dobroci Boga, a żyją w strachu. W strachu przed utratą dóbr materialnych, w strachu przed bóstwami, przeróżnymi bożkami. Strach jest głównym motorem całej moralności, całego życia. A święty Paweł doświadczył, że Bóg jest naprawdę miłością. I że chce ją się dzielić. Jest zafascynowany Bogiem. I to jest myśl na dzisiejszą niedzielę misyjną. Modlimy się w intencji misji. No, kolektę, którą będziemy zbierać na mszy świętej we wszystkich kościołach na świecie. Dzisiaj przeznaczone jest na wsparcie dla misjonarzy. No, w naszej parafii no, ostatnio wspieramy również Małgosię Trochowską, która miała operację. Trzeba ją opłacić, tę operację w Paragwaju. Jest już po operacji udanej, no ale pieniążki trzeba zapłacić. Jest puszka, możemy jeszcze włożyć te nasze pieniążki dodatkowo. Ale gdy myślimy o misjach, to pierwsze skojarzenie jest właśnie pomoc materialna. Bo rzeczywiście, zwłaszcza w Afryce, misjonarze, żeby głosić dobrą nowinę, to najpierw muszą dać jeść głodnym. To zakładają szkoły, zakładają szpitale. I w dziele charytatywnym Kościół jest najbardziej sprawną instytucją w skali całego świata niesienia pomocy. Te pieniądze, które przez Kościół płyną, w największym stopniu są dobrze wykorzystane. I stąd nawet, jeżeli władze świeckie chcą gdzieś załatwić jakiś problem społeczny, który wynika z wielkiej biedy, to poprzez Kościół nieraz łożą środki, bo wiedzą, że to będzie skuteczniejsze. Na dziele charytatywnym, bo inaczej Kościół byłby tylko jedną z wielu, no może najlepszą nawet, charytatywną na świecie. Nie to jest cel.
Mamy zresztą naszą misjonarkę, jedną siostrę zakonu, która pracuje w Japonii. Tam jest jeszcze trudniejszy teren misyjny. Głosić dobrą nowinę Japonii. A przecież mamy również teren misyjny w Europie i w naszej parafii. Choć nie o tym dzisiaj mówimy. Nie o tych, którzy są ochrzczeni, ale do kościoła nie chodzą i potrzebują też dobrej nowiny. I wiemy, że tu nie chodzi o to, żeby tylko finansowo to wspierać. Bo Kościół głosi dobrą nowinę w sprawach jeszcze ważniejszych. Taka bardzo podstawowa sprawa. To jest dobra nowina dla młodych, dla młodzieży. Słuchaj, możesz zbudować trwałą miłość, trwałe małżeństwo. Nie tylko to obiecujemy Ci, ale dajemy Ci środki, żeby to było do zrealizowania. To nie jest jakaś utopia. Jeśli Kościół głosi tą piękną ideę małżeństwa wiernego aż do śmierci, to nie głosi utopii, ale daje moc i środki sakramentalne, nadprzyrodzone środki, które sprawiają, że człowiek jest zdolny budować taką szczęśliwą rodzinę. A później jeszcze więcej. Kościół daje ofertę w wymiarze, powiemy, politycznym, społecznym, gospodarczym. Słuchajcie, jesteście braćmi, siostrami, nie niewolnikami. Jeśli ktoś sprawuje jakiś urząd polityczny, to on też odpowiada przed Bogiem. On nie jest Bogiem. To jest zupełna rewolucja w myśleniu, że rodzina silna, rodzina, potem społeczeństwo, która się z silnych rodzin, tworzy zupełnie inny styl życia politycznego, gdzie władca, który pełni ten urząd, różnie można go nazwać, też jest moim bratem i też odpowiada. I Kościół ma prawo upominać polityka. I się okazało, że takie chrześcijaństwo znalazło posłuch. I to nawet wśród prześladowań w pierwszych trzech wiekach. A o sile rodziny to świadczy to, że nawet zanim Pan Jezus stał się człowiekiem, 2000 lat wcześniej od Abrahama, potem przez Mojżesza, rodzina Abrahama, naród wybrany, jest tak silny do dzisiejszego dnia, że dzisiaj aż się dziwimy, dlaczego to Żydzi mają takie mocne wpływy na przykład w Ameryce Północnej, w Europie. Dlaczego ten mały lud, ilościowo mały przecież, jest tak potężną siłą gospodarczą i polityczną we współczesnym świecie, że musi z nim się liczyć sam prezydent Stanów Zjednoczonych? Odpowiedź bardzo prosta. Silna rodzina, mocne więzi społeczne, taka głęboka jedność. To jest dobra nowina, którą Kościół przyniósł. A wcześniej Bóg już ją wychowywał, ten naród wybrany, by przyjąć tą dobrą nowinę. I gdy przyszła wolność w Europie, to od IV do XIV wieku kolejne ludy pogańskie przyjmują dobrą nowinę, budują narody, zupełnie nowy styl życia i się okazało, że te narody są najbardziej sprawne ekonomicznie, że stały się najbogatszymi narodami w skali całego świata. Potem, jak były bogate narody, to przyszła również władza polityczna, że mogły zdobywać inny świat. Oczywiście tam, gdzie są pieniądze, tam jest pokusa, tam i grzech również się rozwija. Ale o bogactwie wystarczy pomyśleć, jacy my jesteśmy bogaci. Żyjemy na zwykłej wsi, przeciętnej polskiej wsi. Popatrzcie, jacy bogaci jesteśmy. Oczywiście troszkę narzekamy, bo była pandemia, bo teraz inflacja, bo ceny energii i tak dalej. No jest nam może gorzej dzisiaj niż 3 lata temu. Ale jak porównamy życie nasze z życiem ludzi na wsi w Chinach, w Indiach, w islamskich państwach Afryki, to niebo a ziemia, jakie bogactwo mamy. I dlatego możemy dzielić się tym bogactwem też materialnie. To przyniosło chrześcijaństwo, taką zdolność budowania zupełnie innego życia społecznego, rodzinnego, małżeńskiego. To jest dobra nowina, którą Kościół niesie, którą się zachwycają ludy. Ale przecież
to nie tylko to. Jest coś jeszcze głębszego, które niesie Kościół w misjach. Teraz taką pomocą jest beatyfikowana niedawno błogosławiona Paulina Jericho. Ta, która wjeżdżali do Chin, przywozili informacje, mówili o tej wielkiej biedzie, która tam panowała i zaczyna zbierać pieniążki. Powstało wielkie, wspaniałe dzieło rozkrzewienia wiary, które po dzień dzisiejszy jest taką instytucją papieską, która wspiera materialnie dzieła misyjne, no, na ten cel przeznaczone. Ale potem patrzy, że przecież trzeba modlitwą wspierać misjonarzy. Nie wystarczą pieniądze na misjach. Zakłada, by wspierać misję dzień w dzień modlitwą. Ale potem zauważyła, że przecież trzeba rozwiązywać pewne problemy niesprawiedliwości gospodarczej, bo tak to jest. Tam, gdzie jest bogactwo, tam często właściciel fabryki no, zaczyna kombinować, jak zarobić na tych robotnikach. I jest prekursorką samorządów robotniczych w Lyonie. Ale to wszystko, czym ona zachwyca świat, to jest niczym w porównaniu z tym, co było jeszcze głębsze w jej życiu. Ona sama była zachwycona Bogiem. Samo jako 17-letnia dziewczyna, ślubując czystość, dziewictwo, przeżyła głęboką przyjaźń z Jezusem, jak mówi, jako ze swoim małżonkiem. To jest coś rewelacyjnego, że Kościół odkrywa przed ludami, że Bóg, Stwórca Wszechświata, jest miłością. Że jest cel w życiu. Że wszystkie inne sprawy przecież przemijają. Owszem, ważne jest zdobywanie środków materialnych, pieniądze, praca zawodowa. Ważny jest nieraz awans społeczny. Dla wielu osób ważne będzie troska o zdrowie, o urodę. Dla innych bardzo ważną sprawą jest zdobycie popularności, sławy. Dla innych zdobycie władzy. Ale te wszystkie dobra, które są dobre skądinąd, potrzebne, one są przemijające. One nie dadzą pełni szczęścia nigdy. Bo człowiek zdobywa to, ale patrzy, to nie wszystko. Bo jest ktoś ponad tym wszystkim. Mówimy Bóg. I oto ten Bóg, który stworzył świat, odkrył nam, że stając się człowiekiem, że będąc z nami w każdym sakramencie fizycznie obecny, On ze swoim słowem do mnie dziś mówi, ja mogę z Nim nawiązać bardzo intymną przyjaźń. Nie muszę się Go lękać ze strachu, ale mogę szanować Go z miłości, bo ja odkryłem, że On mnie naprawdę miłuje. I to jest to świadectwo świętego Pawła. Jest pełen spokoju. W ogóle się nie przejmuje tym, że będzie ścięty mieczem, bo wie, że nic złego mnie nie spotka. W dobrych zawodach wystąpiłem, wiarę ustrzegłem, a na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan. A Pan Jezus uczy nas tej przypowieści o modlitwie, że może być taka piękna modlitwa, nawet grzesznika, gdy sobie uświadamiam moje słabości, to mi nie wyszło, tam się nie udało, tu chciałem się poprawić, tu zawiodłem czymś samego siebie, innych, a Pan Bóg mnie nie odrzucił. Ja mogę z Bogiem mieć taką bardzo głęboką relację, która jest silniejsza, która jest trwalsza, mogę mieć sens życia całego. I to jest ta dobra nowina, z którą Kościół idzie aż po krańce świata i pragnie mnie i Ciebie w to zaangażować, żebym się niejako zapalił. Najpierw odkrył miłość Bożą, a potem zapalony tą miłością pragnął dać świadectwo tym, którzy jeszcze tego nie poznali. Najpierw tym, którzy są blisko nas, żyją, są w jednej klasie, w szkole, są sąsiadami, są nieraz moimi domownikami, razem z nimi mieszkam, ale potem dalej również z wiarą i modlitwą troszczyć się o tych, którzy idą fizycznie aż na kraniec świata. A może i wymodlimy kolejne powołanie misyjne w naszej parafii, żeby ktoś niejako przez nas wysłany poszedł też z tą dobrą nowiną, i byśmy Jego wspierali i potem nawet tak się cieszyli, że mamy swojego kolejnego ambasadora
naszej parafii, gdzieś tam hen na krańcu świata. Taki dar, który parafia też może złożyć Kościołowi. Panie Boże, jakże Ci nie dziękować, że dzisiaj na mszy świętej jesteśmy przy Tobie, że jesteś tak dobry dla mnie.